Kochani, ulubieni i przespaniali widzowie? Oto przed wami, ja przepraszam bardzo, kolejny, już trzeci z rzędu odcinek naszego grudniowego maratonu Happy Wheelsów. Niestety akurat jak na złość, ponownie nagrywany dopiero po godzinie 22 i zaczęty idealnie godzinie 22:44. No ale cóż, no tak wyszło, że parę rzeczy odwróciło moją uwagę. Jakichś takich zbędnych i nawet niezwiązanych z realizowaniem przeze mnie tych moich pozostałości, które chciałbym wreszcie zakończyć. Ale już tam. Dzisiaj chciałbym, bym w tym odcinku, no, kontynuować dalej jeszcze to przechodzenie poziomów, no, związane z Effective Super. Tym razem pod postacią... Nie, co ja wyprawiam? Przypadkiem dotknę coś. Tym razem pod postacią przejścia jeszcze tylko tego jednego poziomu pozostałego, czyli 15. Także bez zbędnego gadania lecimy. Zjup. Jak zapewne bardzo dobrze wiecie, dane mi było niestety przerwać ostatecznie przechodzenie tego poziomu z racji... No właśnie. Wow. Z racji faktu, iż no, zbliżała się powoli godzina 24, chciałem zdążyć jeszcze na dostać ten film przed nadejściem dnia następnego, ale niestety jak wiecie ostatecznie to się nie udało. I oto jesteśmy teraz w takim, a nie innym punkcie. Nie. No właśnie. No, mogłem sobie jednak odpuścić to przechodzenie poziomu 15, by już o tej 23:30 zakończyć moje przechodzenie tej gry, no ale ostatecznie, jak dobrze, doskonale wszyscy wiemy, no wyszło jak wyszło. Skończyło się to wszystko, jak się skończyło. No ale co, nie ma co narzekać, to po prostu dokończę ten poziom i lecimy z następną paczką poziomów, które tym razem dotyczyć będą gościa z Pogo skokiem. Gościa z Pogo, ale do tego zaraz właśnie przejdziemy, no. Nie! Ja pierdzielę! Super, cudownie. No i oczywiście, że cholerna reklama. Niech ona się skończy, a zaraz do was... Dobrze, no to jeszcze raz. Czyli sobie przyciszymy, żeby nie było to przesadnie głośne. Raz, dwa, trzy. O nie, serio? To nie jest Ameryka. Cicho, no przecież ja nagrywam teraz rzeczy. Proszę mi nie przeszkadzać, dobrze? Zaraz do was wrócę. Dobra, tutaj przepraszam za problemy techniczne. Oj, nie. Nie spodziewałem się tego. Przyznam się uczciwie.
Dobrać. Jak to możliwe? Nie! Jeszcze raz. Co ja wyprawiam do cholery? O kurde. Zasłużyłem sobie kurde na to. Dobrze, dobrze. Myślałem, że zginę. Dobra. No. Nie! No przecież cały czas o tej nieszczęsnej przeszkodzie zapominamy. Nie. Nagrywa się w ogóle, nagrywa. Nie. Dobrze, dobrze. Dobra. No i teraz tak, żeby nie było. Skoczyć mam? Tu. I skoczyć mam potem tu. No właśnie. Co to po prostu bezczelna przeszkoda drańska. Nie! Jezus Maria, co jest? Serio jeszcze przeciwko takim rzeczom nie stawiacie? Okej. Okay. Unieś mnie w przestworza. No właśnie na tamtej cholernej przeszkodzie podłogowej skończyliśmy ostatnio. No i jak widzicie, teraz dane nam jest ruszać dalej. No i co teraz? Musimy skoczyć? Musimy skoczyć. Wręcz musieliśmy. Ciekawe, czy... To jeszcze nie koniec, naprawdę. A! Jest! Jest! Jest. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o panią Effective Super. Mob Travel niestety nie ma póki co przydzielonych poziomów. A serię poziomów Select the Character mamy już dawno za sobą. Tak więc pozostaje nam już tylko Pogo Stick Guy.
Pogo Stick Men's, z jakiegoś powodu chciałem przeczytać, dlaczego, ale nie, to jest Pogo Stick Guy. A lack of wheels and self-respect won't stop you from hopping your way to new heights of greatness. Okej, okay. A jak wiadomo, wielkość odskranych początków. Uncharted i te sprawy, ale no, Pogo Stick Guy. No w sumie jedna z moich ulubionych postaci w sumie w Happy Wheelsach jak grałem. A to za sprawą tego, że ten Pogo Stick można wykorzystać jako fajną broń przeciwko no, tym ludzkim przeciwnikom, jakie były nieraz w tych grach, w tej grze, no w wersji przeglądowej pierwotnej. I ciekawe będzie to wyglądało tutaj, no tak czy inaczej, no teraz czeka nas coś bardziej nowatorskiego w sumie nie w tej grze, po tamtych no poruszających się na różnej maści ci pojazdów kołowych no postaciach. Ukończyliśmy już serię poziomów Business Guy'em, potem był nieodpowiedzialny ojciec. Jest czy gość na wózku inwalidzkim. No i wreszcie Effective Shooter. A teraz z kolei nadszedł czas, aby rozprawić się z Pogo Stick Guy'em, a przynajmniej no tymi poziomami, które są póki co dla niego dostępne, zaledwie 9. W tym odcinku pozwolimy sobie zrobić przynajmniej mniej część z nich, a za następne weźmiemy się już w kolejnych dniach, bądź jeszcze tego samego jednego. Ale póki co, to zacznijmy i nie gadajmy zbyt długo, co to jest. No dobra, jakaś dziwna reklama mi się wyświetliła, ale no tak czy inaczej o to więc jesteśmy w grze. No i co my tu mamy? Ziup. No tutorial, przede wszystkim na pierwszym poziomie tego, jak się steruje tym Pogo Stick Guy'em. Taki bardzo fajny. I ciekawe, jak będą z nim tutaj wyglądać poziomy. No raczej w taki bardziej, no jeszcze bardziej nawet zręcznościowy, a wręcz no czysto taki bezpośrednio platformówkowy sposób, bo możemy się poruszyć wyłącznie za pomocą skoków. Ziup! A tutaj trzeba przytrzymać aż dwa przyciski naraz. Ziup! No i jesteśmy w domu, panie i panowie. O to właśnie chodzi. Przyjrzymy się też ewentualnie powtórką. Powtórce. Cyk, cyk. No, czyli wiecie. No, jak jacie postacie w Happy Wheelsach najbardziej wylubiliście, możecie tam w komentarzach. Natomiast tak jak mówię, no coś mi... No najbardziej no, Pogo mi się ten, no, podobało, no, z powodów, które mniej więcej wymieniłem. Że miało to w sobie taki bezpośrednio, no, potencjał przygodowy ta postać, no, jakieś tam mapy inspirujące się Assassin's Creedem i jakieś tam innymi grami. No, to są ciekawe rzeczy. Trzeba niewątpliwie przyznać. Podobnie zresztą też jak... No... No, chociażby taki Indiana Jones, dresiarski. Taki pseudo Indiana Jones, no, poszukiwacz skarbów, tak czy inaczej, no, bardzo inspirowany przecież no, poszukiwacz przygód w takim, no, wagoniku, i sprawda, bardzo Indiana Jonesem, ale którego przynajmniej póki co w tej grze jeszcze nie ma. Będzie dopiero zapewne wkrótce, ale póki co... To, no właśnie... Kontynuujmy naszą jakże wdzięczną przygodę z tą grą. Dokaczając niej serię na tyle, ile możemy. No i dobra, no poziom tutorialowy został przez nas ukończony, to teraz czas na kolejne parę. Proszę bardzo. O to chodzi.
Tutaj można się obawiać, co tu się stanie. Będzie trzeba uważać, żeby przypadkiem. Oj, 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 oj! Ojej! Ojej! Nie no, fantastycznie. A! No takie bardzo zeszłościowe wyzwanie polegające tylko i wyłącznie na skakaniu. O nie! No i pierwsza kurde śmierć! Albo nie, niekoniecznie. No. Nie da się niestety tego przejść na to z powrotem, tak jak dało się w Happy Wheelsach faktycznych, tych komputerowych, ale. Tak jak w tych dużych opisach, na komputery. No, bardzo, bardzo sporo radości przenosiły mi te poziomy z Pogostigajem, nie ma co. No a jak widzieliście teraz, no, no właśnie. No, wcześniej jakoś mi ładnie wychodziło, a teraz takie dziwne coś zaczęło się dziać. Nie! Kurde. O, przewrócone. No i ruszamy w takim razie dalej. Oj. Podnosimy się. I tutaj tak samo. Dobra. Dobra, idziemy tu. Ła! Widzicie? Elegancko, elegancko, o to właśnie chodzi. No i dobra, jeszcze tylko trzeci poziomik i myślę, że zakończymy na tym nasz dzisiejszy odcinek. Na tych właśnie paru poziomach. No widzę, że znowu cholerny plac budowy. O nie. Aj! A! A tutaj już trzeba będzie do góry iść? Nie! O kurde. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, jeszcze raz. O nie. No i pierwsza śmieć, kurde, po Gostigaj. No po prostu... Super. No ale przynajmniej nie zahaczymy się o to. Za to aż, kurde, po Gostig zostanie wyrzucony w powietrze. Kilkukrotnie. No... No nie wierzę, to jeszcze te cholerne reklamy wyświetlające mi się przy
większości tych. Czasem przy tych powtórkach poziomów, no ale niestety musimy z nich grać. Z nimi grać, ponieważ w przeciwnym wypadku, no, gra się wyłączy. No dobra. I teraz co? Skaczemy na wyżyny. Oj. O nie. A dobra, nic mi nie będzie. Nie wiem, co znaczy ta czerwona linia, ale lepiej. No. No to poziomy są o wiele bardziej relaksujące, takie w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy do tej pory. Nie, 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 nie. Kurde. W elegancki sposób lądujemy. Tak jest. Możemy sobie zobaczyć powtórkę z tego poziomu. No i tak jak powiedziałem, to by było, jeżeli chodzi o tę grę, dzisiaj na tyle. Sorry, że znowu dane mi było to nagrać dopiero po godzinie 22, no ale cóż, tak wyszło. Za to mam nadzieję, że kolejny odcinek zostanie już nagrany no, we w miarę ludzkiej porze. A tymczasem póki co, to żegnam się z wami. Cicho, 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 cicho tam. Ale zrobię to przynajmniej póki co za chwilę dopiero. No i kurde, jednak. No jak dojdzie do końca ta nagrywka. No tylko, że kurde nie, ponieważ jak możemy wyraźnie zobaczyć, no coś tu wyraźnie poszło nie tak. Bardzo wyraźnie poszło nie tak. Dlaczego na tych nagrywkach nieraz często są pokazywane rzeczy niezgodne z tym, co po faktycznie gameplay pokazywał, co? To jest interesujące. Jeszcze raz, tym razem już bez zbędnego kombinowania, lecimy do tyłu. Lepiej nie skakać tam do tyłu, bo tam na tyłach mogą czaić się na nas pułapki. Więc lepiej jest skoczyć tędy! Tak jest. I tam czeka na nas upragniony finał, do którego naprawdę już tak niewiele nas dzieli. I ziup! Hahaha! Your best time! No i okej, tak jak powiedziałem, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. W następnych pozostałych 6 zobaczymy się już za niedługo. No a tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia już za jutro. Teraz mam nadzieję, że o wcześniejszej godzinie. No i pozdrawiam was cieplutko w te ostatnie dni 2023 roku. Na razie.